Witam serdecznie wszystkich hodowców. Jesteśmy w Sosnowcu na ogólnopolskiej wystawie gołębi pocztowych i na targach Expo Gołębie. Zapraszam na relację z wystawy. Zapraszam wszystkich chętnych, zachęcam na odwiedzenie targów. Zapraszam do nas na stoisko, na zobaczenie, na degustację produktów oraz na wymianę poglądów. Zawsze nam miło porozmawiać z hodowcami. Dziękuję bardzo, dobry lot. Głośniejszy. Zapraszam na... Czekaj, musisz być głośniejszy, wiesz? To my się tu nie dogodamy, bo to będzie wczesny. Kurwa. No, teraz. Zapraszam wszystkich hodowców na stoisko 151, na hodowców z Niemiec, kolegów Biernat Husz, Józefa Kusera i hodowcy z Holandii, to są bracia De Ruyter. Bracia De Ruyter mają gołębie tutaj na wystawie głównie z linii Leo Hermansa i Petera Wenstra. Natomiast Józef Kuser znowu ma gołębie różne, typu Czekitel czy Sagan i tym podobne, bo to nie tylko te, on ma kilka dobrych gołębi. Natomiast duet Biernat Krusz to są gołębie głównie Andreasa Drapy i Marka Breta. A więc zapraszam na stoisko do oglądania gołębi. Na stoisko firmy Pigeon Vitality, oferujące naturalne produkty norweskie. Dziękuję. Witam serdecznie wszystkich hodowców. Jesteśmy na stanowisku Pigeon Vitality. Jest z nami dr Frold. Teraz on opowie coś o tych produktach po angielsku. Hello, my name is Frode Bakstra. I have a PhD in biochemistry and my passion in life is pigeon racing. I started pigeon racing as a 12 year old boy, and sooner later I had a PhD, and then I studied medicine, and I also then worked as a research manager for animal nutrition in the fertilizer company Yara. That was the start of Pigeon Vitality. So Pigeon Vitality started then in 2001. Roughly then 17 years ago, and we have grown year by year, and now we have oat sales in the whole world, from China in east to US,
And pole is a very, very interesting market because more and more people, Alfancia, know, are aware that natural products is a better strategy than medicine. So then creating natural, strong immune defense system for the pigeons, that is what helped them. Because pigeons, racing pigeons, are exposed for diseases every weekend in the racing season, in the transport, because they are sharing drinking water. So giving them antibiotics will weaken the pigeon. The giving them natural product will create very strong immune defense system, and they will get less sick. That is the basic idea behind pigeon vitality. And pigeon vitality in Poland is represented by Pigeon Vit. You will find it on www.pigeonvit.pl. And that is represented by Juana and Marcin on booth number 100. So please come to us for a pigeon talk and talk about natural products. Thank you. Okay. Can I ask you something? Tell me which one product, about your opinion, is the best for pigeon. Yes, we have many, many products. So we usually say that we should use the schedule. It's a schedule we recommend that we think is good for a racer. But of course, our best sellers are Improver, because Improver disinfect the drinking water and minimize the chance for disease breeding in the loft. And also it creates a very strong immune defense system. And then also we have a natural product against canker. Canker is the most the most abundant disease in pigeon. Yeah, pigeon lost condition when they have canker. Yeah, exactly. Mm. It increased the performance because you suppress the canker. Mm. Okay, Dr. Ford, thanks for the interview. And also, I will say, Polish pigeon fencer invite you to talking with you in the 100 Stanowisko number 100, Pigeon Vitality. Yep. Hello, we have, how is the invitation in Poland? Exposition. It's always nice to be in Poland. It was so unlucky that last year it didn't went through. But now you see it's full again, and that on Friday. But that's Friday. I'm very delighted. I'm very delighted. Yeah. I want to ask you, which product of your product is Polish pigeon fancier like it a lot? They like a lot Entrodex. They like a lot the yellow drops, and they like a lot the General Cure. I have all these three products in my range, so I think I'm a lucky man. How was your score in this season? Oh, if you see behind me, this is one of my pigeons in the score of this year. I make also this year many prizes over 1,000 kilometers. So normally I was racing from 200 to 800-900 kilometers. This year I start races 1,000 kilometers, 1,100 kilometers. And next year I will even compete in Barcelona, 1,354 kilometers. So I try to have more than only the normal pigeon range, also the long distance range. Yeah. How about another loft, your pigeon score? Yes. In China? Yes, I can imagine. In China, I made already 17 top 10 results, 17 this year. I was unlucky on 2 seconds in Shanghai. I was the number two. And 2 seconds of the number one, two pitches came at the same time, and then it took 5 minutes before number three was coming. So these two pigeons both could be number one, but unluckily the foot of my pigeon was smaller, so he was 2 seconds later than number one, but a top result. This pigeon brought me, for the selling, only for this pigeon, 40,000 euro. So it was a super price for a young bird. And in that competition they did 350 kilometers, 450 kilometers, 530 and 580, and that for young birds. So I think a very hard competition, but it was a number two, so it was super. I've been there at the ceremony, and the president of the Chinese Union came, and he said, yeah, we have this time two winners, because if two pigeons come at the same moment,
and the number three is coming 5 minutes later, you have two winners. So he congratulates me, but still I got the cup of number two because it was 2 seconds. Congratulations, and thank you also for the interview with you. You're welcome, always welcome. Okay, thank you. Okay. Dobry. Witamy serdecznie wszystkich hodowców. Znajdujemy się właśnie na stoisku Ron Frieda na wystawie w Sosnowcu. Stoisku numer 2. Serdecznie zapraszamy. Czeka Was tutaj wiele atrakcji przez wszystkie 3 dni targu. Na pewno nie przeoczycie. Jesteśmy zaraz przy wejściu, także centralnie możecie na nas tutaj zapytać. Tak. Zgarniemy każdego. Wręczymy katalog. Mamy bardzo fajne próbki. 2 zestawy w tym roku mamy do zaoferowania. Jest to pakiet rozkładowy z naszym nowym produktem o nazwie Mineral Drink. Do tego pakiet odpornościowy. No i oczywiście 3 bardzo fajne produkty w tym roku, w bardzo dobrych cenach, katalog, gadżety, gołębie z bardzo dobrych hodowli, zarówno z Polski, jak i z Niemiec, więc serdecznie zapraszamy w piątek, sobotę oraz niedzielę. Przyjeżdżajcie jak najszybciej, bo mamy bardzo mało gadżetów, także... Trzymamy je specjalnie dla Was. Tak jest, zapraszamy. Dziękujemy bardzo, dobry lot. Dziękujemy. Jesteśmy na stoisku CD Vet. Państwo mają taki olejek, który można wprowadzić do gołębnika. Jest to mieszanka olei naturalnych, w tym jest eukaliptus, tymianek, tymol, anyż. Jest to bardzo taki specyficzny zapach, nawet czuć tutaj w środku hali, która jest bardzo duża. No, zapraszamy na stoisko. The number of the this 99. Na stoisko numer 99 można tutaj nabić właśnie te produkty tej firmy. Zapraszam wszystkich hodowców na nasze stoisko, czyli na numer 106. Można na naszym stoisku zapoznać się z ofertą granulatów dla gołębi, z całą linią granulatów. Wprowadziliśmy też nowe produkty płynne z suplementów dla gołębi w formie płynnej, w formie sypkiej. Mamy też dostępny granulowany probiotyk dla gołębi, który można tutaj zobaczyć, jak wygląda, jak stosować. Promocyjnie możemy tutaj zaprosić też hodowców do przebadania gołębi na podstawowe badania. Wymazu z wola, kału. Wymazu z wola, tutaj może Renata właśnie by udzieliła, kurde, od nowa. No. Kompleks multivitamina. Oleje Omega Oil. Oleje Omega Oil, może opowiedziałbym o 3 nowych produktach. Weźmiemy sobie ten elektrolit, mieszankę aminokwasów płynnych i może chodźmy, tutaj mam otwarty probiotyk granulowany. Tutaj weźmiemy i może tak zaczniemy od najbardziej skomplikowanego produktu, takiego najnowszego. Jest to probiotyk w formie granulowanej dla gołębi. Bakterie probiotyczne zamknięte są tutaj w otoczce tłuszczowej. Ten granulat jest zrobiony z tłuszczu palmowego i w środku mamy właśnie te probiotyki. No, dlaczego w takiej otoczce? Dlatego, żeby, powiedzmy, nie stracił on swojej trwałości. A drugą zaletą jest to, że on działa w całej długości przewodu pokarmowego, bo enzymatycznie ten tłuszcz musi być strawiony i on działa i w żołądku, i w jelicie cienkim, i w jelicie grubym, gdzie tak naprawdę jest najbardziej potrzebny.
Ta otoczka też zapewnia to, że możemy zostawić ten produkt otwarty i nic z tym produktem się nie stanie i on no też ma tak naprawdę bardzo niskie stosowanie, wystarczy 1 gram na 10 gołębi na dzień. Więc taka puszka dla 50 gołębi wystarcza w zupełności na, z tego co dobrze obliczyłem, na 100 dni kuracji. Czyli tak naprawdę na 1/3 roku. Więc drugim produktem jest drugim produktem nowym jest elektrolit. On też występuje w formie sypkiej, ale tutaj mamy akurat płynną. Jest to połączenie elektrolitu, witaminy C oraz betainy. Czyli takie połączenie po prostu bardzo szybko regeneruje, bardzo szybko odbudowuje siły organizmu po ciężkim locie albo też na przykład po jakiejś chorobie, po leczeniu. Trzeci nowy produkt jest to mieszanka aminokwasów Aqua Amino, połączona z płynnymi drożdżami i z witaminami. Mamy tutaj wszystkie aminokwasy od treoniny, tryptofan, glicyna, tyrozyna, walina, alanina. No jest tych aminokwasów 18. Możemy sobie na stronie internetowej zobaczyć. Dodatkowo mamy taki kompleks witaminy A, D, 3E, witaminy z grupy B oraz płynne drożdże, które bardzo fajnie wpływają na trawienie, bardzo fajnie odbudowują organizm po ciężkim locie, po chorobach właśnie jakichś tam związanych z układem pokarmowym. Są to takie nowe produkty, które można od tego roku u nas nabyć. Właśnie nabyć. Będą dostępne w sklepach, będą dostępne też tutaj u Przemka w sklepie, w Defele. Wszystko jest też na stronie internetowej, wystarczy sobie zajrzeć. Staramy się, żeby te rzeczy były łatwo opisane, żeby można było sobie... Jeszcze raz zapraszamy hodowców na stoisko numer 66, tak? Nie, 106. 106. Stoisko numer 106. Dzisiaj między 15 a 17 będziemy robić... Można przywieźć gołębie jakieś do przewadania, jeżeli ktoś A jutro kupił. Jak? Bo jutro... A jutro, Renata, o której jutro badamy? O której jutro badamy? Między 15 a 17 dzisiaj i jutro zapraszamy na przebadanie gołębi, jeżeli ktoś będzie chciał. Dziękujemy. Zapraszamy. Fajnie, dziękuję. Jak również ze sprawdzonych gołębi. Można też wybrać jakieś tańsze gołąbki, ale jeżeli ktoś by chciał jakiegoś typowo konkretnego po sprawdzonych gołębiach, jak naprawdę, który chce, ktoś by chciał jednego, dwa gołębie do hodowli sprowadzić, to takie właśnie posiadam, o ładnej budowie i myślę, daje, że z dobrym pochodzeniem. Mam też dzieci gołąbków, które są na wystawie tutaj wystawione, także serdecznie zapraszam wszystkich. Dziękujemy. Herzlich willkommen zur polnischen Taubenmesse hier in Katowice. Ich biete hier heute an von meinem Sportfreund und Kollegen Martin Ebel Nachzucht aus seinen besten Reise- und Zugtauben, die Jahre hintereinander erste Konkurse und 13-13 geflogen haben. Ein kleiner Bestand, 20 Tauben, 25 Reisetauben und da wird mitgeschickt und dort werden Meisterschaften mitgewonnen. Sehr interessant für jeden Züchter, um sich zu verstärken. Deine Stadis 172. 127. 127 stoisko. Zapraszamy do kupna gołębi z Niemiec. Cześć. Witamy kolegów hodowców. Dzisiaj jesteśmy tutaj na targach w Sosnowcu. 2018 rok. Edycja, myślę, że ten będzie udana, bo dużo hodowców jest. Dużo hodowców przychodzi nas na stoisko. Jest bardzo po prostu, no myślę, atmosfera pozytywna ze względu na to, że dzisiaj żeśmy sprzedali fajne gołąbki, no i ludzie tutaj podchodzą z dużym pozytywizmem do zakupu gołębi. Także myślę, koledzy hodowcy, dobry lot na 2018, dużo sukcesów, jeżeli chodzi o gołębie i tak samo w życiu osobistym też, po prostu tego kolejowo do wstąpienia. Dobry lot. A stoisko numer jakie? Numer 10 mamy stoisko i numer 20. Można zobaczyć, tu mamy piękne anteny. Ktoś właśnie był zainteresowany zakupem gołąbku, to na naszym stoisku właśnie numer 10. Mamy tutaj piękne ardeny. Gołąbki przywiezione są z Holandii. Można zobaczyć z obrączką adresową od wujka. Tak.
czyli to jest linia doli tak zwana.